Czy żyjemy w Imperium Sodomy? Kim są jego sojusznicy? Jak sobie radzić z tym problemem? O tym w dzisiejszym programie na kanale Afirmacja TV. Paweł Zdziarski, witam i zapraszam. A porozmawiamy sobie o tym wszystkim w kontekście książki Pawła Lisickiego Imperium Sodomy i jego sojusznicy, a dzisiaj w naszym studiu jest we własnej osobie autor książki, redaktor naczelny Do Rzeczy, tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki. Imperium Sodomy i jego sojusznicy dzisiaj w centrum. Witam naszego gościa. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Powiedział pan we własnej osobie, mi się to skojarzyło, taka drobna dygresja ostatnio z wystąpieniem prezydenta Macrona, który powiedział, że on jako on będzie na mszy papieskiej, ale on jako prezydent tego nie będzie, więc podkreślanie w jakiej osobie, gdzie się jest w dzisiejszych czasach powszechnego rozdwojenia ważne. Na szczęście pan redaktor należy do osób, które mówią zawsze we własnej osobie i gdziekolwiek pan redaktor się pojawia, mówi bezkompromisowo i mam nadzieję, bo nie czytałem jeszcze, ale zapoznałem się pobieżnie z tą książką. Ta książka jest jak inne książki, z którymi już się zapoznałem pana redaktora. Jak mniemam, też jest no, bezkompromisowa, prawda? Znaczy ona na pewno bezkompromisowość, powiedziałbym tak, to jest książka, która myślę, prawdziwie opisuje obecny stan rzeczy, nie idąc na, czy nie próbując tego stanu w jakiś sposób lukrować, nie próbując pokazywać go przez takie różowe okulary. I w tym sensie, jeśli uznamy, że wierność prawdzie, czy wierność rzeczywistości jest formą bezkompromisowości, to zakładam, że tak jest również w przypadku tej książki. Ona oczywiście ma taki podwójny charakter, bo z jednej strony jest opisem, nazwijmy to takim trochę filozoficzno teologicznym tego, co się dzieje, czyli tego, co rozumiemy właśnie przez Imperium Sodomy, a z drugiej strony przede wszystkim jest opisem teologicznym, czyli też tak pokazuje, co stało się w samym Kościele katolickim i jak to Imperium Sodomy, jeśli przez Imperium Sodomy rozumieć ogół postaw, ogół poglądów, ogół opinii aprobujących, wspierających homoseksualizm, jego afirmujących go jako normę moralną, no to w tym sensie pokazuje również, jakiego stopnia ta choroba przeniknęła do Kościoła, jak go rozsadza od środka. No właśnie, to jest problem, o którym w tej książce jest sporo, bo jednak Kościół przez wieki wydaje się, że był takim panaceum na te wszystkie nowinki, tego, w bardzo złym z tego słowa znaczeniu. Kościół ostawał się jako, powiedzmy, ta oaza normalności przeciwko temu wszystkiemu, czemu świat ulegał. Czy dzisiaj również tak jest? Czy właśnie niestety no, szeregi Kościoła, mam tutaj na myśli Kościół hierarchiczny, również te trendy, bardzo jeszcze raz powtórzę, negatywnym tego słowa znaczeniu przenikają. Książka jest oczywiście, tak jak powiedziałem, opisuje to zjawisko od dwóch stron. Z jednej strony, i to trochę pokazuje tytuł Imperium, pokazuje siły polityczne czy gospodarcze, które wpływają na to, że ideologia genderowa, czy transgenderowa, czy ideologia LGBT, ideologia sodomicka, mówiąc takim bardziej dosadnym językiem, wtargnęła do tego świata. I bez tych sił z pewnością, to znaczy bez poparcia politycznego, bez wpływowych biznesmenów, bez wpływowych ludzi, którzy tym zarządzają, tej oligarchii ideologicznej, która za tym stoi, nie miałoby to oczywiście tak wielkiego wpływu na nasze życie. Nie oglądalibyśmy coraz większych tak zwanych parad równości, nie widzielibyśmy jak zmienia się prawo, nie widzielibyśmy tego ciągłego naporu na szkoły, na system edukacji. No to wszystko ma za sobą bardzo silne wsparcie polityczne i ja pokazuję jak wielką rolę w tym systemie odgrywają Stany Zjednoczone, oczywiście nie tylko one, ale demokraci, o tak bym bardziej powiedział, amerykańscy demokraci na czele z obecnym prezydentem Joe Bidenem. I to są ci tytułowi sojusznicy. To są raczej bym powiedział imperatorzy. Sojusznicy w tym przypadku to są ci wszyscy, którzy temu ulegają i idą za tym, prawda? To są ci, którzy tej presji ulegają i w tych kategoriach jako sojuszników opisałbym właśnie dużą liczbę katolickich teologów albo nawet hierarchów, która, że tak powiem, przyjęła tą ideologię genderową i uznała ją, że uda się ją pogodzić z tradycją Kościoła, czy z tradycyjną nauką Kościoła i zaczęła tak redefiniować tę naukę Kościoła,
żeby okazało się, że wszystko jest całkiem inaczej niż nam się wydawało. No, klasyczny przykład to jest Sodoma, bo to ważne, żeby to zrozumieć. Sam opis kary, która dotknęła Sodomy i Gomory, znajduje się w Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej księdze Starego Testamentu. I przez całe wieki, a właściwie no, od samego początku, bo to wyraźnie pokazuje opis tego zdarzenia, wszyscy zarówno w okresie Starego Testamentu, czyli prorocy, później nauczyciele żydowscy, ale później również sam Nowy Testament, wyraźnie to jest widoczne w drugim liście świętego Piotra, jak i późniejsi wszyscy nauczyciele chrześcijańscy, na czele z doktorami Kościoła i tak dalej, aż do czasów nam całkiem współczesnych, czyli do połowy XX wieku, interpretowali i rozumieli ten opis zawarty w Księdze Rodzaju jako jednoznaczne potępienie sodomii, czyli jednoznaczne potępienie aktów homoseksualnych z punktu widzenia moralnego. Wynika to z samej zasady myślenia, czy całej zasady objawienia, tak możemy powiedzieć, że bo skoro Bóg jest Bogiem życia, jest tym, który stwarza, daje życie i chroni życie i całe prawo jest prawem życia, bardzo mocno to jest podkreślone chociażby w wielu wypowiedziach w Ewangelii według świętego Jana, gdzie Chrystus mówi o sobie, że ja jestem życiem, prawda? To życie jest czymś kluczowym dla tego, jak my rozumiemy, kim jest Bóg. Otóż Bóg życia, dawca życia, Pan życia, ten, który je przekazał, chroni to życie i chroni ten sposób jego również naturalny sposób, nie tylko nadprzyrodzony, ale również naturalny sposób jego przekazywania, czyli przez związki. Tak można już teraz używać języka socjologicznego między mężczyzną a kobietą, bo te z tych związków, z tych relacji można, rodzi się życie i to życie jest przekazywane, co jest cała kwintesencja myślenia biblijnego i myślenia Nowego Testamentu. I to jest uzasadnienie tej kary, która spada na mieszkańców Sodomy, którzy próbowali z przybyszami, ściślej mówiąc z Lotem i z dwoma przybyszami, oni uważali, że to są mężczyźni, tak naprawdę byli to aniołowie, no, poswawolić sobie, to jest określenie wzięte wprost z Księgi Rodzaju, i za to zostali przez Boga ukarani deszczem siarki i ognia, który spada na miasto. Jak mówię, to rozumienie, że relacje homoseksualne są same w sobie czymś przeciwnym naturze i czymś przeciwnym prawu Bożemu, przeciwnym objawieniu, wynikają z samej istoty tego, jak my pojmujemy Boga. Gdybyśmy przez Boga, albo byśmy uważali, że Bóg jest jakąś całkowicie nieokreśloną siłą, jakimś nie wiadomo czym, jakimś, prawda, czystym arbitralnym aktem stwarzania mocy albo niszczenia. No, gdybyśmy, krótko mówiąc, mieli koncepcję Boga taką, jak mieli na przykład starożytni gnostycy albo manichejczycy, no to, że tak powiem, moglibyśmy debatować na temat tego, czy te relacje są słuszne, czy nie są słuszne. Ale tak długo, jak wierzymy w to, że Bóg jest przede wszystkim dawcą życia i życie jest wartością, jest dobrem samym w sobie, tak długo to potępienie relacji homoseksualnych jest głęboko zakorzenione w samej treści objawienia, jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, aż do czasów nam współczesnych. I w połowie lat 60. następuje tutaj zmiana, i ci sojusznicy, jeśli tak można powiedzieć, czyli ci, którzy ulegli tej ideologii, która już narodziła się wcześniej i objawiła się, powiedzmy, pod postacią szkoły frankfurckiej w latach już 30. XX wieku, ci sojusznicy po stronie Kościoła zaczynają tą ideologię przyjmować i reinterpretować te opisy Starego Testamentu, a później Nowego Testamentu w taki sposób, żeby okazało się, że potępienie Sodomy to jest potępienie nie relacji homoseksualnych, ale potępienie na przykład braku gościnności albo braku otwartości. No stąd już jest, prawda? Blisko do niekontrolowanej na przykład imigracji, pobierania. No stąd jest, oczywiście. I tego, co słyszymy często z ust hierarchów, również ze strony papieża Franciszka. Natomiast czy to się nie wpisuje w taki szerszy trend teologów liberalnych, którzy no, twierdzą, że to jest kwestia interpretacji Pisma Świętego. To dzisiaj inaczej zupełnie na to patrzymy. Gdyby dzisiaj autor biblijny żył, na pewno inaczej by to napisał. To był kontekst tamtych czasów nieludzkich, prawda, a dzisiaj mamy już wielki, oświecony świat XX wieku, posoborowy, a więc powinniśmy zupełnie na to inaczej patrzeć. To znaczy, to jest oczywiście nie żadne odkrycie teologów katolickich, tylko to jest raczej odkrycie Fryderyka Nietzschego, który powiedział, że nie ma faktów, są tylko interpretacje. W tym sensie oczywiście możemy powiedzieć, że nie istnieje w ogóle, gdyby iść tym tropem myślenia, no to jesteśmy już w takiej konstruktywistycznej
filozofii postmodernistycznej, czyli nie istnieje prawda, istnieją tylko konstrukcje prawdy, istnieją tylko nasze opinie, które my wytwarzamy. Te opinie są wyłącznie efektem układu społecznego, czyli tego, jak jesteśmy wychowani, w jakiej kulturze się znajdujemy. Nie ma niczego obiektywnego, niczego, żadnej miary zewnętrznej, która by to oceniała, bo wszystko sobie sami stwarzamy. No i to nas prowadzi oczywiście do totalnego chaosu. To jest myślenie rewolucyjne. Rewolucyjne to jest myślenie, które najlepiej było wyrażone właśnie tym określeniem, że przewartościować wszystkie wartości, to zresztą Nietzsche też, prawda, ogłosił i za nim wielu innych. No ale jeśli trzymamy się tekstów, albo inaczej, jeśli trzymamy się prawdy, tej prawdy, którą każdy człowiek może odkryć przy pomocy swojego naturalnego rozumu, to takie fikołki myślowe, których ci filozofowie czy ci teologowie dokonują, są po prostu kłamstwem. To znaczy są, znowu używając raczej języka biblijnego, sięgają do tego opisu, który znajdujemy w Nowym Testamencie o szatanie jako o kłamcy i ojcu wszystkiego kłamstwa. Czyli tak należy na te nowe próby wybielania, nie wiem, czy kategorię wybielania, utęczowiania. W zasadzie takiego koloru należałoby, takim określeniem należałoby się posłużyć, patrzeć. One są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, sprzeczne z tą tradycją Kościoła. Twierdzenie, że w dzisiejszych czasach to wszystko zostało wyjaśnione przez naukę, jest kompletnie niedorzeczne. Nauka nie może ingerować i nie ingeruje i nie ma prawa ingerowania w coś, co moglibyśmy opisać jako stała i niezmienna natura człowieka. Nauka to jest system empirycznych badań, gromadzenia faktów i opisywania rzeczywistości przy pomocy tych zebranych faktów, ale wyłącznie pod kątem właśnie takim przyrodniczo-zmysłowym. Natomiast ona nie opisuje działań ludzkiego ducha i relacji między ludzkim rozumem a wolą czy namiętnościami. No to jest, gdyby tak było, to popadlibyśmy w totalny scjentyzm, a idąc tym tropem, jeszcze warto też zauważyć, że nauka czasem bardzo różne rzeczy głosi jako naukowe. No gdybyśmy teraz żyli, znowu użyję takiego określenia, w latach 30., na przykład w 35 roku, i byśmy teraz siedzieli nie tutaj w Warszawie, tylko byśmy siedzieli na przykład w Monachium i byśmy toczyli taką rozmowę, nie było jeszcze może takich kamer, jak teraz są, ale były też już kamery i na przykład ja byłbym profesorem Natura Wissenschaft, prawda, Uniwersytetu Monachińskiego, a pan redaktor by, prawda, reprezentował właściwie oświecone źródło, to byśmy rozmawiali o różnicach między czaszkami tam, nie wiem, czarnych i białych, albo między różnicą między w czaszkach między tam, nie wiem, Żydów i nie Żydów. I ja bym opowiadał brednie na temat tego, prawda, że jedna rasa powinna zostać usunięta, bo ta rasa jest szkodliwa i tak dalej, prawda. Przecież to był wykwit nauki. My na to oczywiście dzisiaj patrzymy jak na nieporozumienie, jak na system bredni, ale on wtedy, w tamtych czasach, czyli w latach 30. w Niemczech, cieszył się szacunkiem. Dokładnie tak samo zresztą, gdybyśmy potoczyli taką rozmowę już w Warszawie w latach pewnie tam, nie wiem, 50. i 60. na temat wielkich zdobyczy systemu komunistycznego, prawda? Byli przecież cała kategoria tych wszystkich profesorów w akademiach partyjnych, no właśnie nic innego nie robiła, tylko twierdziła, że oni naukowo odkryli, że przyszłość należy do komunizmu i żadnej innej przyszłości nie będzie. A kto przeciwko temu oponuje, to nie to, że on jest zły, on jest niedouczony. On nie rozumie, na jakim etapie znalazła się ludzkość. Panie redaktorze, tak sobie skojarzyłem, że gdybyśmy też w Warszawie rozmawiali, ale na przykład, nie wiem, jesienią 2020 roku, to może ta dyskusja wtedy by dotyczyła skuteczności lockdownów na przykład. No, oczywiście, no, nie wiem, czy byśmy rozmawiali, bo między nami byłaby wielka przegroda, byśmy byli w maseczkach, a tu kręciliby się jacyś ludzie, którzy by tam, prawda, zwalczali wirusy. Prawda? Ta rozmowa musiała być po prostu na jakimś Skype'ie albo, no, broń Boże, w studiu, prawda? Szanowni Państwo, do książki Pawła Lisickiego Imperium Sodomy i jego sojusznicy bezpośrednio, to jeszcze wrócimy, ale ta książka to nie tylko takie teoretyzowanie, bo problematyka, którą pan redaktor w tej książce porusza, w sposób praktyczny się objawia, w sposób praktyczny, ale i tragiczny niestety. Może posłużę się przykładem niejednym z diecezji sosnowieckiej, ona trochę będzie teraz w tle przez parę minut naszej rozmowy, dlatego że ostatnio głośny skandal w Dąbrowie Górniczej, skandal homoseksualny, który nie jest pierwszym tego typu skandalem w tej diecezji. Mało tego, nie tylko tego typu skandale są, dlatego że kilka miesięcy temu było zabójstwo, dwóch księży zginęło, dwóch duchownych, bo jeden z nich to był diakon, jeden z nich popełnił samobójstwo,
zanim to zrobił, to też zabił drugiego. Wcześniej rozwiązane seminarium duchowne, no i jeszcze postać księdza wciąż w stanie duchownym, Mariusza Trąby. Dzisiaj wykładowcy historii na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, bohatera czy antybohatera skandalu homoseksualnego sprzed lat. To wszystko jedna diecezja, a jednak to nie jest jedyna diecezja, którą na świecie, którą trapią takie problemy. Jak do tego się odnieść i czy rozwiązanie jakiekolwiek, czy powiedzmy jakąś diagnozę znajdziemy w tej książce na podstawie tego typu przykładów? No, na pewno w tym sensie znajdziemy, że nawiązując do głośnej książki z lat 50., idee mają swoje konsekwencje. Oczywiście to jest tak, że ludzie często tego na początku nie są w stanie uchwycić. Często dostrzegamy tylko skutki albo właśnie konsekwencje jakichś działań i zastanawiamy się, jak to możliwe. No bo tak na zdrowy rozum możemy powiedzieć, no zaraz, jak to możliwe, że nagle w kościele katolickim zalęgła się, bo tak to można określić, jakaś dziwaczna jaczejka, jakaś grupa, że tak powiem, radykalnie aktywnych, bo chyba tak to trzeba niestety określić, homoseksualistów, którzy z całkowitym poczuciem bezkarności, bo warto na to zwrócić uwagę. My żeśmy się dowiedzieli o tym skandalu dopiero jak on został zapisany, ponieważ opisany, żeśmy się dowiedzieli tak, najpierw wtedy, kiedy dwóch księży zginęło, bo jeden zabił drugiego, być może to był jego kochanek albo nie, no trudno powiedzieć, ale można sądzić, że tak to było. Potem żeśmy się o tym dowiedzieli dlatego, że ta grupa księży, było tam ich chyba trzech, czy w każdym razie na pewno nie jeden, zaprosiła męską prostytutkę do mieszkania tego księdza gdzieś tam na plebanii. No i też, że męska prostytutka, określana wdzięcznym określeniem pracownik seksualny przez Gazetę Wyborczą, też, że właśnie męska prostytutka zdaje się, że zemdlała i dopiero wtedy trzeba było wezwać pogotowie i policję, a księża się zabarykadowali w tym mieszkaniu i nie wpuszczali do tego człowieka pomocy medycznej i tak dalej. No przepraszam, to jest podobnie, coś... przepraszam, tylko wejdę słowo ksiądz Mariusz Trąba. Też nie wyszłoby to, gdyby nie w jednym z darkroomów, to jest po prostu no, miejsce obsceniczne samo w sobie, przyznał się osobie, swojemu, że tak powiem, kochankowi, z którym obcował, że jest kim jest. No i tamten człowiek, ponieważ uznał go za hipokrytę, po prostu gdzieś to w mediach społecznościowych ogłosił, też ogłosił to opinii publicznej. Gdyby nie to, to po prostu sprawa by nie wyszła. Więc no, rozumiem tutaj, że pewne rzeczy, o których nie wiemy, no, dzieją się. Po prostu przypadek albo nie przypadek no, tutaj sprawił, że o tym wiemy. Czy ja się zastanawiam, jaką historię wykłada ten ksiądz na Uniwersytecie Papieskim? XIX i XX wieku. Czy to są dzieje darkroomów, czy dzieje męskich tych burdeli, no bo zakładam, że to jest właściwie przedmiot, którym on się powinien zajmować. To jest, jak mówię, warto powiedzieć o tych konsekwencjach. Te konsekwencje widzimy w postaci tego zgorszenia, czy tej katastrofy, którą obserwujemy. I zaraz jeszcze do tego wrócę, czyli też do reakcji na to, też całkowicie szokującej miejscowego biskupa, ale jeszcze o tych źródłach, bo to, żebyśmy zrozumieli. W momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, w połowie lat 60. w kościele zaczęły pojawiać się te przedziwne sposoby uzasadniania homoseksualizmu i nie było na to właściwej reakcji, żadnej właściwie nie było, ze strony zwierzchników, ze strony władz, no to siłą rzeczy ten sposób myślenia i ten sposób działania się zaczął rozpowszechniać. To znaczy powstawały grupy księży, które były skupione wokół różnych, no głównie dotyczyło to oczywiście seminariów, z prostego powodu, jeśli taki homoseksualista zostawał szefem czy rektorem seminarium i do seminarium z natury rzeczy idą młodzi klerycy, czyli młodzi mężczyźni, no to krótko mówiąc on miał dostęp, prawda, do tego, dlaczego tak naprawdę potrzebował. Jednocześnie, co jest istotą tych rzeczy, wraz ze zmianą dyscypliny kościelnej, kiedy zniknęło pojęcie ascezy, dyscypliny, wyrzeczenia się, można było sądzić, że no, krótko mówiąc, nie trzeba było nad sobą ani panować, ani walczyć ze sobą, jeśli ktoś miał w ogóle tego typu jakieś tam ciągoty i dodatkowo jeszcze uzyskiwał uzasadnienie intelektualne dla tego, co robił, prawda? No więc jakby wszystko się tutaj połączyło
ten sposób, żeby ci ludzie zaczęli wykorzystywać niektórych z tych kleryków, zaczęło się tworzyć coś w rodzaju takiej właśnie mafii, my to nazywamy teraz lawendową mafią, czyli grupy homoseksualistów, którzy się nawzajem wspierali, pilnowali, żeby nikt nie wychylał, i oni co jeszcze robili? Powoli awansowali sobie z rzeczą naturalną. To znaczy, to jest w sytuacji, w której zwierzchnicy nie działają ani w sensie intelektualnym, czyli nie potępiają tej fałszywej teologii zrównującej relacje homoseksualne z relacjami naturalnymi, ani w sposób administracyjny, czyli nie pozbywają się tych ludzi, no nie wydalają ich na przykład, prawda, nie każą, nie pozbywają się, no to ta choroba zaczyna się rozszerzać. Zdobywane są kolejne pszczółki, prawda? Wystarczy tylko, że któryś z tych rektorów albo któryś z jego podopiecznych, którzy zawdzięczają swoją pozycję właśnie poza tym, że są w relacjach czy w stosunkach homoseksualnych, zaczyna awansować. A to staje się też rektorem, no to wychowuje następnych, prawda? A to staje się proboszczem, czyli ma swoich jakichś tam wikarych. A to jeszcze coraz częściej zaczyna przenikać również do grupy biskupów, no bo to jest, jak mówię, rzecz naturalna. Ponieważ się z tym nie walczy, a ci ludzie mają, jakby to powiedzieć, w samej strukturze tego sposobu działania i funkcjonowania tkwi właśnie to, że oni muszą być otoczeni tajemnicą i się nawzajem wspierają i rozprowadzają, no tak jak typowa mafia, czyli my nie wiemy, z kim mamy tak naprawdę do czynienia, oni to ukrywają, pokazując to wyłącznie jakby w swoim własnym gronie, a jednocześnie, jak mówię, nikt temu nie przeciwdziała ani w sensie intelektualnym, ani w sensie administracyjnym, no to ta mafia zaczyna zżerać Kościół od środka, infiltrować go, mówiąc innymi słowy, i przejmować coraz więcej jego funkcji i zadań. Tak, i dokładnie w takim momencie teraz jesteśmy. Jeszcze ostatnia rzecz na temat Rzymu. No nie jest przypadkiem, że być może najbardziej rozpoznawalną, czy jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Rzymie jest tak zwany ojciec James Martin, jezuita, który publicznie przecież głosi tezę mówiącą o tym, że trzeba zmienić katechizm Kościoła katolickiego i uznać relacje homoseksualne za relacje moralnie godziwe i właściwe, czynne relacje homoseksualne. Nie mógłby tego robić przecież, gdyby nie miał ze sobą wsparcia samego papieża Franciszka, wielu innych biskupów, wielu innych kardynałów. Chociażby podczas Światowych Dni Młodzieży. No dokładnie, no, wykładał w czasie Światowych Dni Młodzieży. Wielu innych kardynałów i biskupów publicznie broni ideologii LGBT. Widzieliśmy to na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale widzimy to również w Niemczech. Ostatnia deklaracja byłego, wprawdzie, ale wciąż bardzo wpływowego kardynała Reinolda Marksa, który mówił o tym, że on będzie błogosławił związki homoseksualne. Będzie błogosławił to, co przez całą tradycję katolicką jest uznawane za grzech wołający o pomstę do nieba. No więc jeśli tak to wygląda na Zachodzie, no to też łatwo zauważyć, że wielu polskich księży, którzy zaczęli, czyli studiowali, czy to w Rzymie, czy w innych ośrodkach na Zachodzie, przeniknęło albo są przeniknięci albo tą myślą, albo niestety jeszcze częściej, no po prostu zostali, że tak powiem, przejęci i stali się uczestnikami tej mafii homoseksualnej. Dokładnie widzimy to, znaczy gdybyśmy teraz, to co ja opisałem, to jest taki obraz z lotu ptaka, tak? Czyli widzimy błędy teologiczne, widzimy jak one przenikają do kościoła, widzimy brak reakcji, widzimy błędny opis. I to jest ten lot ptaka, czyli to jest ta teoria. I teraz ją aplikujemy do tego, co widzimy w Dąbrowie Górniczej. Widzimy, że dokładnie tak było. To znaczy, ten system dokładnie tak działa. I teraz dochodzę do wątku, no, może nie mniej wstrząsającego niż to, co żeśmy tutaj obserwowali, czyli reakcji biskupa Grzegorza Kaszaka. To jest bardzo ważne, bo ona jest kuriozalna. Właściwie reakcja czy brak reakcji, bo nie wiem, jak tutaj nazwać. Znaczy, wczoraj, jak tutaj Państwo mnie zapraszali, wczoraj przeczytałem tytuł tygodniku Niedziela, Katolicki Tygodnik Niedziela. Tytuł do listu, który skierował do swoich wiernych biskup Grzegorz Kaszak, i tam było tak, że on prosi wiernych o to, żeby się solidaryzowali i wspierali obolałych i zawstydzonych księży. Zastanawiam się, przepraszam, ja wiem, że to jest może bardzo brzydkie skojarzenie, jak to słowo obolały usłyszałem. Znaczy mam wrażenie, że jesteśmy niedługo, będziemy wzywani przez biskupów, takich jak właśnie biskup Kaszak, do tego, żeby, no nie wiem, głaskać po głowie tych biednych homoseksualistów, a może jeszcze dokonać zrzutki na prostytutki dla nich. No bo może to jest ta forma leczenia i ta forma wsparcia, której oczekuje biskup Kaszak. Znaczy to jest tak, jak mówię, tak zawstydzające i tak wstrząsające wypowiedzi i kompletny brak reakcji. No pierwszego dnia mamy dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że biskup Kaszak nie wiedział, co się dzieje. Znaczy to już źle o czymś świadczy, bo przecież ta historia, tak jak mówię, ona wypłynęła
zniknęła tylko dlatego, że pojawiła się policja i służby, tak? Zakładam, że jednak pewien stopień wiedzy, minimalny chociaż, na temat takich rzeczy biskup powinien mieć. No ale załóżmy, że jest, na wszelki wypadek nic nie wiedział, albo może jest człowiekiem tak bardzo pobożnym i oddanym sprawie modlitw, że w ogóle go takie sprawy jak zarządzanie własną decyzją nie zajmują. On o niczym nie wiedział, nic nie słyszał, nic do niego nie docierało, niczego nie podejrzewał. Zakładając, że tak było, to jest pierwsza opcja, mówię, mało prawdopodobna, to pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to wystąpić w sposób całkowicie radykalny, to znaczy, krótko mówiąc, natychmiast pozbawić, wyrzucić ze stanu kapłańskiego tych uczestników tej orgii, o której my tutaj mówimy, no, zachować się dokładnie odwrotnie niż o tym mowa. No ale teraz niestety ta wersja, którą przedstawiłem, wydaje mi się być dziecinna, sam o tym mówię, infantylna. Ponieważ wszystko, co wiemy, to, a zostało to opisane między innymi w książce Sodomia, Nomen Omen, takiego francuskiego dziennikarza François Martela, który opisywał karierę w Rzymie niejakiego kardynała Trujillo, którego sekretarzem i którego podopiecznym był z kolei wtedy jeszcze ksiądz Kaszak. Czyli obawiam się, że dokładnie ten opis lotu ptaka, który zrobiłem, dokładnie wtedy tak zadziałał. To znaczy centrum krzewienia tej mafii lawandowej było w Rzymie. Polscy niektórzy klerycy, którzy tam studiowali, chcą zrobić karierę, albo wiedzeni, że tak powiem, własnym pożądaniem, oddawali się tym praktykom w Rzymie, wracali później do Polski, mając ze sobą poparcie Rzymu, awansowali do pozycji czy to biskupa, czy to rektora seminarium i bezkarnie sobie funkcjonowali wokół siebie, wytwarzając oczywiście całą tą siatkę mafijno-lawendową. No tak, myślę, wygląda ta rzeczywistość i ten list w tym sensie, o którym wspomniałem, jest tylko zobrazowaniem tego stanu rzeczy, prawda? No, człowiek, który reaguje w sposób naturalny, byłby czymś tak obrzydzony, byłby tym tak poruszony, tak wstrząśnięty, że na pewno pierwszą rzeczą, którą by nie było, której by nie powiedział, to nie powiedziałby, żeby się solidaryzować z obolałymi księżmi. No przepraszam, to jest coś wręcz obrzydliwego. No. No jest to obrzydliwe. Niestety jest to pewien, no nie wyjątek, tylko właśnie pewna zasada ostatnich lat, że coś się dzieje niepokojącego, bardzo niepokojącego, ale chyba użyję też tego przymiotnika, którego pan redaktor użył, czyli obrzydliwego w diecezji sosnowieckiej. Kilka lat temu redakcja Warto Rozmawiać, Jan Pospieszalski, no, bardzo mocno zajmowali się właśnie sprawą wspomnianego już księdza Trąby. Jeszcze raz warto podkreślić, dzisiaj ten człowiek nie tylko nie został wydalony z kapłaństwa, bo można powiedzieć, tutaj sprawa z Dąbrowy Górniczej, ona jest świeża, nie wiem, co tu badać w sumie, ale nie chcę się nawet bawić jakiegoś... No biskup, przepraszam, właśnie to była jeszcze jedna reakcja, też naprawdę wiadomo, że jak ktoś chce uciec przed jakąś sprawą, pierwszą rzeczą zawsze, którą robi, to powołuje komisję. Tak. Trzeba powołać komisję, bo ja sam nie jestem w stanie niczego ocenić. No to, żeby tylko nie musieć oceniać, powołuje się komisję. No właśnie powołał komisję, a potem jeszcze jedno z takich oświadczeń, kiedy powiedział coś takiego, że a przedstawione przez komisję fakty nie do końca zgadzają się z tym, co przekazały media. Nie, no, błagam. Absurd. Nie chcę się bawić absolutnie w adwokata diabła. Wręcz przeciwnie, zgadzam się, że ta sprawa powinna być odcięta natychmiast, niezwłocznie. Natomiast jeszcze bardziej chyba szokuje sprawa, że ten człowiek, który od tylu lat, którego sprawa została opisana w tylu mediach, no niestety nie zawsze prokatolickich, ale no przecież nie o to chodzi, czy to chodzi o medium katolickie, czy niekatolickie, bardziej chodzi o to, jaka jest prawda. No i niestety on wciąż funkcjonuje jako wykładowca, więc nie tylko jest duchownym, ale również formuje nie tylko intelektualną część, ale jak nie mam sumienia też młodych osób, które są studentami Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W kontekście biskupa Kaszaka sporo tutaj powiedzieliśmy, ale dużym zawodem, to powiem coś osobistego, jest dla mnie postawa księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, ponieważ to kuria metropolitarna krakowska zorganizowała powstanie tego papieskiego uniwersytetu, a więc co robi kuria krakowska, co robi arcybiskup Jędraszewski w tej sprawie. Też były pytania ze strony redakcji Warto Rozmawiać, słane do kurii. Niestety nie spotkały się one z odpowiedzią. No tak, ale to jest właśnie taki system wzajemnego krycia się, bo to jest jeszcze jeden element tutaj dodatkowy.
że nawet jeśli, albo jest tak, czego nie wiemy, albo jest tak, że również w kurii w Krakowie są ludzie pokroju, że tak powiem, tych księży, o których żeśmy wspomnieli, czyli mamy tak zwane krycie wzajemne mafii, albo jest tak, że istnieje tak zwana siła czy walka o święty spokój, czyli na wszelki wypadek nie ruszamy sprawy, bo jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie, a poza tym każdy zaczną się wylewać brudy i te brudy to wszystkich uderzą, więc lepiej przejdźmy nad tym do porządku dziennego, przeczekajmy skandal, on się skończy, bo media ile mogą żyć taką historią? No nie wiem, za tydzień, dwa tygodnie, miesiąc w najgorszym razie, wszystko będzie tak, jak było do tej pory. Myślę, że to jest ta postawa, bo nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby to było tak, że wyłącznie tutaj jest ta efektem, ten brak działania jest efektem działania tej mafii lawendowej. Zakładam, że również istotnym jest tak zwana partia świętego spokoju, czyli przekonanie, że no, jakoś to się ułoży, jakoś to się rozejdzie. To się nie rozejdzie właśnie ze względu na to, że ten system ma, to jest jak rak, on po prostu, żeby żyć, musi się rozszerzać, czyli musi wciągać coraz to kolejnych ludzi. Ale musi mieć też żywiciela. Musi mieć żywiciela, oczywiście, no to żywicielem są niestety, żywicielem są księża czy klerycy. Zresztą być może również ta niechęć do wstępowania, czyli obserwowana do wielu seminariów katolickich też jest z tym związana. No przecież ludzie sobie o tym mówią, prawda? Ludzie mają tę wiedzę i w związku z tym taki tak zwany no, normalny chłopak, jak sobie pomyśli, że trafi do seminarium, a w tym seminarium zacznie go obłapiać jakiś tam rektor i mu tłumaczyć, że oni teraz razem, to teraz się będą kochać i miłować i to jest w ogóle... I on tak ustalił, bo teolog Pipściński to napisał, że to jest wszystko zgodne z prawem Bożym, no to myślę, że wielu ludzi zwyczajnie rezygnuje z tego, czy ucieka przed tym. Właśnie. Pytanie też, jak bardzo jest to z tej strony ofiary takiego postępowania, jak bardzo te ofiary, nie wiem, są czy szykanowane, czy jakoś, nie wiem, jest prowadzona wobec nich nagonka, że no wielu dorosłych chłopaków jednak już mających pełnoletniość po 20 roku życia jednak, często starszych jeszcze, jednak ulega tej presji. Czy to jest jakby forma właśnie jakiegoś zastraszania, jakiegoś, nie wiem, ich ambicji osobistych? Z czego to wynika, że po prostu te osoby się godzą, milczą, nie przekazują dalej? Myślę, że to jest różnie. Myślę, że tak. No jest oczywiście grupa ludzi, która po to właśnie idzie do takich seminariów, żeby doświadczyć tego typu historii i krótko mówiąc, jeśli te różne badania, na przykład jest taka książka, do niej napisałem kiedyś wstęp, Żegnajcie dobrzy ludzie, bardzo dobrze opisująca, jak ten rak zniszczył katolicyzm amerykański, gdzie już w latach właśnie tam 60., 70. ta pierwsza fala uderzeniowa, jeśli tak można powiedzieć, tej rewolucji homoseksualnej dotarła i przejęła nie wszystkie, ale dużą część seminariów. No to i to z tych opisów można sądzić, że tak, no tam są ci, którzy po to idą, czyli krótko mówiąc, są homoseksualistami już wcześniej i chcą, że tak powiem, mieć dostęp do świeżych doświadczeń i świeżych adeptów tej działalności. Po drugie, są ci, którzy ulegają, bo mają słaby charakter, bo widzą szybko, że tak można awansować, bo tak można robić karierę i, że tak powiem, w całkowicie bezmyślny sposób często właśnie racjonalizują później swoje działania, no bo tak to się dzieje. No i jest oczywiście na szczęście też grupa, też opisana w tej książce Żegnajcie dobrzy ludzie, jest grupa ludzi, która próbuje się temu przeciwstawić i z tym systemem Imperium Sodomy w seminariach walczyć. Niestety często kończą w ten sposób, że albo są z tych seminariów wydalani, no albo sami rezygnują i znajdują takie, co do którego nie ma podejrzenia, że tam działa lawendowa mafia. Panie redaktorze, długo można by na ten temat rozmawiać, ale celowo na sam koniec zostawiłem pytanie odnośnie do podtytułu szkice na temat upadku cywilizacji zachodniej, o której trochę powiedzieliśmy, o którym to upadku powiedzieliśmy, ale uwaga, z nutką optymizmu mimo wszystko. Jaki ta nutka optymizmu, żebyśmy zostawili naszych widzów z tą nutką optymizmu po tej całej diagnozie, którą przedstawiliśmy, diagnozie problematyki tragicznej, ale jednak jest ta nutka. Jaka ta nutka? Nutka jest prosta. Samo to, że my tutaj siedzimy, się tym oburzamy i że nie jesteśmy jedynymi, bo mam wrażenie, że jednak ogół polskich katolików
ich to oburza. No oczywiście jest grupa ludzi, która nie chce tego widzieć. Ja to też rozumiem, bo to powiedzmy sobie trochę tak, no sami, jak mówiłem, to jest coś tak obrzydliwego, ludzie uciekają przed tym, obrzydliwe. Zwykle nie chcemy tego oglądać, prawda, wolimy o tym nie słyszeć. Czyli jest taka grupa i można to zrozumieć, ale jednak są też ci, którzy widzą powagę sytuacji, widzą chorobę i oni reagują, prawda, są oburzeni, wyrażają swoje zdanie. Nawet ten list, pseudolist wynikał z tego, że biskup się spodziewał, że będzie negatywna reakcja i próbuje ją w pewien sposób opanować, czy ją stłumić. Ta nutka, a skąd się bierze to oburzenie, czy skąd się bierze to, no właśnie z tego, że niezależnie od tego, jak zepsuty byłby, czy jak zepsuty byłby polski kler, czy niektórzy, bo tu na pewno nie chcę mówić nawet o większości, bo nie wiem, ale na pewno jak zepsuci byliby ci, którzy są częścią tej mafii, to wciąż w Polakach jest coś, co można by nazwać tym zmysłem wiary, i ten zmysł wiary, który jest im przekazywany przez pokolenia, jest dla nich miarą pozwalającą ocenić to, co się dzieje, i wyrazić swoje oburzenie i gniew. I to jest bardzo dobrze, to jest święty gniew, trzymajmy się go i nie pozwólmy, żeby ktoś go zagłaskał i go, że tak powiem, stłumił i unieważnił. Z takim przesłaniem Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy oraz autor książki, którą dzisiaj polecamy, Imperium Sodomy i jego sojusznicy. Ta książka jest dostępna, szanowni państwo, również w internecie. Można ją nabyć. Link jest dostępny w opisie tego programu. Panie redaktorze, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Ja zachęcam państwa do oglądania kanału Afirmacja TV, ale również do zaglądania i czytania treści na naszym portalu afirmacja.info. Tam więcej treści afirmujących życie, tradycyjne wartości, rodzinę, no i również te wartości, o których dzisiaj rozmawialiśmy, których należy bronić. I ten święty gniew niech będzie właśnie dobrym podsumowaniem tego programu. Paweł Zdziarski, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.